Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Ja jestem Dawid i dzisiaj zapraszam Was na recenzję karty graficznej. Karty graficznej od Asusa z nowej serii dedykowanej graczom, serii Strix, a będzie to AMD Radeon R9280 w wersji OC. Karta graficzna AMD Radeon R9280 od Asusa to bazująca na rdzeniu Titan konstrukcja wykonana w 28-nanometrowym procesie technologicznym. Główną cechą wyróżniającą tą kartę na tle konkurencji to jest półpasywny układ chłodzenia, który do momentu rozgrzania się karty do 65 stopni Celsjusza nie generuje hałasu w ogóle, bo i wentylatory się nie obracają. Ten akcelerator Asusa z nowej serii Strix posiada tutaj 1792 jednostki cieniujące. Producent zainstalował 3 GB pamięci typu GDDR5, taktowanych fizycznie 1300 MHz. Bazowe taktowanie rdzenia karty graficznej wynosi 980 MHz. Z uwagi na bardzo wydajny układ chłodzenia, tą konstrukcję możemy jeszcze bez problemu stosunkowo wysoko przetaktować. Bez problemu ta karta chodziła płynnie, bez wyrzucania żadnych artefaktów, kiedy zegary karty graficznej miałem ustawione na 1100 MHz, a pamięci przetaktowane na 1380 MHz fizycznie. Do prawidłowego działania karty niezbędne jest podpięcie dwóch tyczek zasilających PCI Express, jednej 6, drugiej 8-pinowej. Prawidłowe podpięcie sygnalizowane jest diodami na laminacie. Sam laminat Radeona od Asusa jest czarny i matowy. Z naszą płytą główną karta graficzna komunikuje się interfejsem PCI Express Rage 16 w standardzie 3.0. Dla podkreślenia charakteru całej serii Strix producent wyposażył kartę w dwa wentylatory z naklejkami, których obracanie ma przypominać tutaj duże oczy sowy. Chłodzenie Direct U na kartach serii Strix Asusa to duży aluminiowy radiator wspierany dodatkowo przez system ciepłowodów, z czego największe o przekroju nawet 10 mm, ale znajdziemy tutaj również standardowe szóstki i ósemki. Wymianę ciepła z otoczeniem ułatwiają dwa wentylatory. Obudowa, w której są umieszczone, jest wykonana z metalu. Długość karty od śledzia do najbardziej wysuniętego miejsca na tutaj układzie chłodzenia to 29 cm. Po zachłodzeniu samego rdzenia karty graficznej ciepło wprowadzane jest również z sekcji zasilającej, ale nie z pamięci. Zestaw portów na karcie jest bardzo standardowy. 2x DVI, pełnowymiarowy port HDMI oraz pełnowymiarowy DisplayPort. Drodzy, rozpoczynamy sobie testy praktyczne naszej karty. Karty od Asusa, od AMD Radeon R9280, ale z serii Strix. Na początek sprawdzimy sobie temperaturę otoczenia, w jakiej będziemy dokonywali pomiarów temperaturowych oczywiście. To jest 23,5 stopnia Celsjusza dokładnie, więc to możemy sobie odłożyć i zanim przystąpimy do pomiarów, zobaczmy na temperaturę. Ta w tej chwili wynosi 44 stopnie Celsjusza, najniższa 42 i pobór mocy tutaj przez cały zestaw, on waha się w granicach około 89-90 Watt. Wszystkie pomiary temperatury, jak i również poboru mocy przez cały zestaw testowy będą dokonywane podczas rozgrywki, którą właśnie zaczynamy. I rozpoczynamy sobie nasze tutaj właściwe, na dobrą sprawę testy z gier od Metro Last Light. To jest misja Zmierzch. Mam nadzieję, że będziecie również widzieli cały czas wskazania watomierza. W tej chwili zestaw pobiera z gniazdka około 324-325 W. Co do ilości generowanych klatek na sekundę, ta w tym momencie waha się w okolicy 50-60 klatek. Zobaczmy jeszcze więc ustawienia grafiki. Tutaj się nic nie zmienia. Full HD, jakość wysoka, filtrowanie razy 16, rozmycia oraz tesselacje normalne. Oczywiście FaSync wyłączony, jak żeby inaczej. Widzę, że wszystko powinno być w miarę dobrze widoczne. Musimy poczekać ten przerywnik. Trochę maska zniszczona. Akurat taka misja też na powierzchni. Ok, no to zaczynamy, moi drodzy. Zobaczymy, co my tu mamy. Na razie to wszystko. Ok, wychodzimy sobie.
ilość generowanych, tutaj będą przede wszystkim przeciwnicy, że tak powiem, zmutowani. Ilość generowanych klatek, jak widzicie, oscyluje w granicy około 60-80. Tutaj, jak dobrze pamiętam, powinny być takie... O, chyba, czyżby będzie maska? Tak, będę mógł sobie maskę wymienić. Zmutowana krewetka mnie atakuje. Jak widzicie, płynność gry jest cały czas zachowana. Idziemy sobie więc dalej. Tutaj mamy oznaczone coś. Stąd przyszliśmy. Uciekamy przed tą krewetką. Aż się gdzieś dostaniemy. Co my tu będziemy mieli? A wydawało mi się, że tu gdzieś coś było. O, znowu nowa maska, ok. Nie będziemy narzekali. To co, następna gra. I następna gra, z jaką przyjdzie się zmierzyć RZ 280, to jest Grid 2. Rzućmy okiem na grafikę. Tutaj zostaje w zasadzie bez zmian, czyli szczegółowość na ultra. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozdzielczość Full HD, odświeżenie 120 Hz, więc wracamy sobie do rozgrywki. Ilość generowanych klatek na sekundę widoczna jest w lewym górnym narożniku. Pobór mocy przez zestaw w tym momencie waha się w około w zakresie 340 W. Ale zbagniłem. Ale można wykorzystać zawsze powrót. On dochodzi nawet do 350, ale tych 350 W na razie nie przekroczył. Sprawdzimy sobie oczywiście na koniec naszych testów z gier, jaki był pobór maksymalny przez cały zestaw. Podczas tych wszystkich testów ilość generowanych klatek na sekundę wahająca się w granicy 70-80, a momentami nawet 90 klatek na sekundę jak najbardziej pozwala tutaj na płynną rozgrywkę. Dobra, trzeba trochę się skupić, coś tutaj pokazać, żeby nie było jakiejś wtopy. Przebijamy się i to dosłownie powoli tam. No, gra jest jak najbardziej w pełni płynna i komfortowa. W tej chwili na pokładzie jedna z bardziej wymagających gier w zestawieniu, czyli Crysis 3. Szczegółowość detali na high, oczywiście rozdzielczość Full HD i nasza standardowa misja pomiarowa. Zobaczmy, ile jest generowanych klatek na sekundę. Te oczywiście się wahają, tak? To jest jasne i to nie raz w bardzo dużym zakresie. W tym momencie tutaj w pomieszczeniu one wynoszą od 80 do nawet trochę ponad 100. Teraz mieliśmy pierwszy spadek, za chwilę będzie nasz stały drop. Wychodzimy powoli na powierzchnię, więc ta ilość generowanych klatek tutaj znacznie spada. Ok. I na powierzchni ona wynosi w okolicy 50 klatek. Gra byłaby całkiem komfortowa, gdyby nie dropy, jakie się tutaj zdarzają. Jednak bardziej jest to wina procesora niż karty graficznej, na dobrą sprawę. Jeszcze ktoś? Chyba już nie. To mamy wszystkich przeciwników załatwionych. No i pobór mocy jest tutaj na razie najwyższy, bo on przekracza 360 W. Także mówię, tutaj gra jest najbardziej wymagająca jak do tej pory. O, mamy kolejnego przeciwnika. A się z nim szybko uporamy. I możemy iść dalej, czyli lecimy sobie podkładać ładunki. No ta ilość klatek około 50 tutaj się, powiedzmy, utrzymuje. Rozpoczynamy ostatnią grę w naszym zestawieniu, czyli Battlefield 4 Multiplayer. Szczegółowość grafiki na ultra, natomiast graficzne API Mantle, także nie DirectX, a Mantle. I z uwagi też na ten fakt, mamy tutaj pomiar przez narzędzie wbudowane.
Ilość generowanych klatek na sekundę widzimy w prawym górnym narożniku. O, ledwo się udało mi wydostać. Dobra, już mnie chcieli zniszczyć. Linia kolejowa Galmund, jak dobrze pamiętam, tak? Nawet mamy strzelca. Dobrze, powiedziałem sobie tutaj na punkt nawigacyjny. I pobór mocy przez cały zestaw to, moi drodzy, około 360 kilku watt, czyli te wartości są bardzo zbliżone do tego, co mieliśmy podczas rozgrywki w Crysisa. Gdzieś mnie tam atakują. I zginąłem, ale sam się zabiłem. Chociaż to w tym dobre. Ja teraz trochę pogram, rozgrzejemy kartę i zobaczymy, do jakich wartości się ta rozgrzeje. Runda się właśnie zakończyła, jak widzicie. I zobaczmy od razu na pobór mocy. Maksymalnie podczas wszystkich rozgrywek zestaw tutaj pobrał 386,8 W. Natomiast jak widzieliście, one najczęściej wahały się w okolicy około 360 kilku wat. Taki był pobór mocy chwilowy przez zestaw. I zobaczmy jeszcze na temperaturę. Maksymalnie nasza karta graficzna rozgrzała się do 73 stopni Celsjusza i taka temperatura była utrzymywana stabilnie. Prędkość obrotowa wentylatorów wynosiła maksymalnie podczas rozgrywki 40%, co odpowiadało 1125 obrotom wentylatora, łopatek wentylatorów na minutę. Moi drodzy, słuchajcie, jeżeli chodzi o pomiary głośności sonometrem, jedyne jakie tutaj dokonamy, to będą pomiary podczas kiedy karta graficzna będzie pracowała z prędkością obrotową 40%, czyli taką, do jakiej rozpędzają się podczas rozgrywki. Dlaczego? Osoby, które widziały rozpakowanie u mnie tej karty, wiedzą, że konstrukcja Asusa Strix jest to konstrukcja półpasywna. I jak widzicie, mimo że komputer jest tutaj włączony, wyłączone są tylko wszystkie wentylatory w obudowie. Natomiast posłuchajcie, pompa pracuje. Możemy również podłączyć sobie którykolwiek z wentylatorów, żeby zobaczyć, że komputer pracuje, wszystko jest wyświetlane. Jeżeli karta graficzna nie przekracza temperatury, moi drodzy, 65 stopni Celsjusza, w tym przypadku te wentylatory się po prostu nie obracają i karta nie generuje hałasu w ogóle. W tej chwili prędkość obrotową wentylatorów ustawiłem ręcznie na 40%. Jak widzicie, oczywiście wartości wzrosły i one wychodzą, wynoszą około 1000, niecałe 1100 obrotów na minutę. I wentylatory się jak najbardziej obracają, więc czas na pomiar głośności karty podczas obciążenia, podczas takiego obciążenia, jakie ma miejsce podczas gry. Sonometr umieszczony jest w odległości 30 cm od chłodzenia karty graficznej. Wszystkie wentylatory, łącznie z dyskiem twardym, tym talerzowym, powyłączane. Ja się wyciszam i zobaczmy, jak głośna jest ta konstrukcja podczas obciążenia takiego, jakie ma miejsce podczas gry. decybela to była ta wartość najniższa i możecie zresztą sami posłuchać, że to chłodzenie jest praktycznie bezgłośne. Jedyne piski, jakie słychać, to od pompy chłodzenia wodnego. Tej karty widzieliście wyniki, zarówno jeżeli chodzi o temperatury, głośność pracy, czyli pomiary sonometrem oraz wydajność tej karty. Przy okazji podczas gier zmierzyliśmy sobie również pobór mocy przez całą platformę, gdzie była zainstalowana, testowana dzisiaj karta. Jakie wnioski? Nie wiem jak Wy, ale ja po prostu jestem zachwycony. Ta karta, pamiętajmy, że jest to konkurent GTX 760, zrobiła na mnie wręcz ogromne wrażenie.
Zacznę od tego, że przede wszystkim ta karta zasługuje na ogromne pochwalenie, jeżeli chodzi o wykonanie. Co prawda konstrukcja nie ma całego dużego backplate'u i do tego można się przyczepić, jak najbardziej, będzie to słuszne, natomiast posiada wzmocnienie, które pozwala tą kartę utrzymać w bardzo sensownej pozycji. Całość wykonana jest z dbałością o szczegóły, mimo że to nie jest najwyższa konstrukcja, to nie jest najwyższa karta graficzna serii Strix. Mamy tutaj również metalową obudowę chłodzenia i przede wszystkim wyniki. Moi drodzy, ta karta pozostaje bezgłośna, dopóki temperatura nie przekroczy 65 stopni na rdzeniu. Wentylatory dopiero wtedy rozpoczynają swoją pracę, dlatego podczas normalnego, codziennego użytkowania mamy konstrukcję, można śmiało powiedzieć, chłodzoną pasywnie. Dopiero kiedy obciążymy mocniej tą kartę, wentylatory rozpoczynają pracę. Mimo to cały czas konstrukcja pozostaje bardzo cicha, ponieważ przy pełnym obciążeniu podczas normalnego użytkowania gry ta karta nie rozpędziła się powyżej 1100 obrotów na minutę z małym hakiem, co było równe 40% prędkości maksymalnej. Temperatury, jakie uzyskuje ta karta podczas pełnego obciążenia grami, dochodziły do zaledwie 73 stopni dokładnie Celsjusza. Wynik rewelacyjny. Co z postojem wtedy, kiedy karta nie jest obciążona? No tutaj już jest gorzej, bo to jest temperatura rzędu 40-40 kilku stopni Celsjusza. Natomiast pamiętajmy, że wtedy wentylatory się po prostu nie obracają, dlatego też te temperatury są tak wysokie. Jak będzie kształtowała się na dobrą sprawę, ta temperatura podczas spoczynku karty zależy w dużej mierze od potencjału wentylacyjnego naszej obudowy, w której ta karta będzie pracowała. Im ten będzie wyższy, tym po prostu te temperatury też będą niższe. Co do wydajności, tutaj zacznę przede wszystkim od odniesienia się do tych wyników ze standardowej procedury, kiedy karta była niepodkręcona dodatkowo przeze mnie. Moim zdaniem na tej konstrukcji da się grać również w pełni komfortowo, nawet w najbardziej wymagające gry. Jedyne co, to w zasadzie Crysis, który trochę odstaje, ma dziwne ścinki, natomiast tutaj tak na dobrą sprawę winie nie samą kartę graficzną, a właśnie procesor, który jest no niewątpliwie tutaj najsłabszym ogniwem naszej platformy testowej. I moim zdaniem to jest właśnie jego zasługa, że ta gra tak potrafi ścinać, nawet przy tak udanej konstrukcji. W przypadku takich gier jak chociażby Battlefield 4 w maksymalnej szczegółowości detali w rozdzielczości Full HD podczas rozgrywki wieloosobowej karta zapewniała nam powyżej 60 klatek na sekundę i można tu śmiało mówić o grze w pełni komfortowej i oczywiście całkowicie płynnej. Z uwagi na to, że jest to Radeon, który oczywiście obsługuje tryb Mantle, w takim trybie też ta gra była po prostu testowana. Tutaj na dużą pochwałę, nawet na bardzo dużą pochwałę i ogromne brawa ode mnie dla Asusa zasługuje potencjał OC tej karty. 1100 MHz na rdzeniu, 1380 MHz na pamięciach fizycznie. Osiąga ta karta po prostu z palcem w nosie i to nie jest jeszcze granica możliwości OC tej karty, a przyrost wydajności jest odczuwalny nie tylko w benchmarkach, ale również w grach. Moi drodzy, ta karta zasługuje tutaj niewątpliwie na pełną ocenę i przede wszystkim również na wyróżnienie. I to by było w tym filmie na tyle. Ja oczywiście zapraszam Was do pełnej recenzji tekstowej, do której link znajdziecie w opisie. Tam zobaczycie m.in. wyniki z wszystkich testów, zarówno przed, jak i po OC, oraz pełne omówienie specyfikacji technicznej tej karty. Ja dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam Was na nasze forum technologiczne, do którego link również znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia w następnych filmach.